Pierwszy transport darów dla powodzian od rolników z Suwalszczyzny dotarł już na miejsce. Dziś gospodarze ładowali na ciężarówkę kolejne dary. Siano i siano kiszonki. Pasza trafi do gospodarstw zalanych przez powódź. Pomoc zorganizowała gmina Suwałki. Wójt zwrócił się do gospodarzy z apelem o siano i zboże. Rolnicy z terenów zalanych wodą nie mają bowiem czym karmić bydła i trzody chlewnej. Na apel odpowiedziało kilkudziesięciu gospodarzy z Suwalszczyzny. Dziś z mikrofonem Radia 5 byliśmy w miejscowości Białe koło Bakałarzewa, gdzie Mikołaj Jurewicz, miejscowy gospodarz, przygotował dla powodzian 1000 kostek siana. Przekazuję siano suche w kostkach. No, skłoniło to, że oglądając te wszystkie reportaże z powodzi, no wiadomo jednak, każdego człowieka to ruszy, że tam mają wielką krzywdę i niestety te, nie dosyć, że ludzie, to tak samo zwierzęta i bydło. Także na pewno potrzeba tej paszy jakiejkolwiek i w jakiejkolwiek ilości, nie? Jak powiedział Radiu 5 Zbigniew Mackiewicz, sekretarz Urzędu Gminy Suwałki, zbiórka darów cieszy się dużą popularnością. Niektórzy gospodarze przekazują powodzianom nawet po parę ton zboża. Rolnicy bardzo pozytywnie reagują, czyli każdy według własnych potrzeb i własnego, jakby powiedzmy, zapasów czy tych produktów, które posiadają, uczestniczą w tym, dają jedni mniej, drudzy więcej, ale generalnie każdy stara się, że jednak w jakimś tam stopniu uczestniczyć i rzeczywiście daje to efekt. Mamy w tej chwili jak gdyby gotowego, można powiedzieć, tego produktu do wywiezienia, czyli tutaj mówię o ponad 100 belach siano-kiszonki, 1800 kostek siana, 25 ton zboża, 500 kg ziemniaków i rolnicy zgłaszają się i dzisiaj już też kilka list do mnie trafiło, gdzie ktoś chce przekazać różnie po 50 kg zboża, niektórzy 100, inni nawet więksi rolnicy nawet 2 tony chcą przekazać, czy tak jak powiedzmy jak dzisiaj, czyli prawie cały tir zostanie załadowany kostką siana, a nie ma żadnego rolnika. Na początku gmina martwiła się o transport darów. Siano, chociaż waży niewiele, zajmuje dużo przestrzeni. Na szczęście z pomocą przyszły miejscowe firmy przewozowe, które obiecały darmowy przewóz darów. Transport jest dosyć problematyczny, bo gabarytowo to jest to objętościowo dużo, to zajmuje miejsca. Droga też jest daleka, ale na dzień dzisiejszy przewoźnicy z terenu naszej gminy i tutaj słowa uznania kieruję właśnie do firmy pana Gabera, do firmy pana Kopiczko, do firmy pana Sudnika, którzy zaoferowali na dzień dzisiejszy, że po jednym transporcie gratis dadzą dla nas, dla tych rolników przede wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. To jedzie do gminy Łubnice Świętokrzyskie, 520 km stąd. Dzisiaj właśnie już jeden transport w tej chwili jest tam rozładowywany.